Witajcie serdecznie. Jesteście ze mną? Tak? Słuchajcie, u mnie niektóre osoby na nabożeństwie zasypiają, tylko mają roczek. Więc to jest jedyna możliwość, słuchajcie, jedyne wytłumaczenie. Słuchajcie, chcę wam przekazać serdeczne pozdrowienia ze zboru Nadzieja w Zieszowicach. Tak, mam dzisiaj ustawę. Przyjechał ze mną Dawid i Artur. Dwaj bracia, moi kochani ze zboru, postanowiłem ich wziąć ze sobą. Dostaliśmy pewne zadanie od zboru, które dzisiaj wykonujemy w tych okolicach, ale też chcieliśmy, mogę te kwiatki przesunąć, bo tak czuję się jak w krzakach. Pewne zadanie do wykonania, ale też chcieliśmy być z wami. Chcieliśmy się z wami modlić. Nie ukrywam, że miałem plan siedzieć tam dzisiaj, ale tak jest, widzicie. W czas dogodny i niedogodny, tak? Wiecie, mam nadzieję, że wam nie powiem kazania, ale że wam usłużę. Jest to moim pragnieniem, kiedy usłyszałem, że jest taka możliwość, aby z wami się dzielić. Wiecie, to kazanie będzie troszeczkę inne, to znaczy nie będę skupiał się na naszych potrzebach, bo bardzo dużo o tym mówimy w Kościele. Mówimy o tym, że mamy potrzeby, że Pan Bóg chce je rozwiązać. Przecież dzisiaj o wiele spraw również tutaj się modliliśmy. Ale moi drodzy, chyba przyznacie mi rację, że tak jak modliliśmy się o te wszystkie osoby wymienione z imienia i chcemy ich zdrowia, tak? Chcemy, aby były pośród nas, chcemy, aby były pełne sił, aby ich organizmy dobrze funkcjonowały. To ja dzisiaj chcę powiedzieć kazanie o tym, że Pan Bóg kocha swoje ciało i chce, żeby było w dobrej formie. Amen. Że Pan Bóg kocha Kościół i jest zainteresowany, aby ten Kościół był zdrowy. Jest zainteresowany, aby ten Kościół był w jak najlepszej jakości. I o tym będzie to dzisiejsze kazanie. Wiecie, dużo ostatnio w Zieszowicach usługuję na temat Kościoła, bo zachęcam nas zbór w rozkochaniu się w Kościele. Wiecie, że to jest dobre? Rozkochać się w ciele Jezusa Chrystusa, kiedy dzisiaj jest wiele poglądów na Kościół. Więc to kazanie będzie bardzo mocno dotyczyć nie naszych osobistych spraw, ale naszego bycia w Kościele i pewnych bardzo ważnych aspektów. Wiecie, myślę, że zgodzicie się ze mną, że jednym z ważniejszych zadań na nas, chrześcijan, jest naśladować Jezusa Chrystusa. Amen. Wchodzić w Jego ślady. I dzisiaj będę mówił o jednej z dziedzin, w których potrzebujemy szczególnie uczyć się, wchodzić w ślady Jezusa Chrystusa i Go naśladować. Zacznę to w taki sposób. Wiecie, nasze relacje międzyludzkie, czy nam się to podoba, czy nie, nie zawsze są najłatwiejsze. Nasze relacje międzyludzkie, czy to w domu, w rodzinie, w małżeństwie, w kościele, w zborze, w służbie, często narażone są na konflikt, na zmagania, na doświadczenia, na zranienia, na jakąś plotkę, na jakieś narzekanie, na jakąś złość, na jakiś gniew. Wiecie, bo nasze charaktery nie do końca są łatwe, zgodzicie się, tak? Chyba, że u was tak nie jest w ustroniu i sami tacy ludzie do rany przyłóż. Ale moi drodzy, prawda jest taka, że wszyscy wiemy z doświadczenia, że nasze charaktery, chociaż potrzebują obrabiania przez Boga, jednak sprzyjają tym konfliktom, tym zmaganiom, pewnym nieporozumieniom. Dlatego słowo, którym dzisiaj się będę dzielił, jest bardzo istotne dla naszych domów. Jest bardzo istotne dla naszych małżeństw, a dzisiaj szczególnie, chcę powiedzieć, jest bardzo istotne dla funkcjonowania w Kościele Jezusa Chrystusa. Filipian, 2 rozdział. Ja będę czytał poszczególne wersety, nie przeczytam od razu całego fragmentu. 1 wersety z 2 rozdziału Filipian. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni i ożywieni jednomyślnością. Wiecie, apostoł Paweł wzywa Kościół do tego, abyśmy byli jedno, do tego, abyśmy byli zgodni i do tego, abyśmy chodzili w pełni Bożej miłości. Wiecie, że to jest Boże pragnienie dla Jego ciała? Że Pan Bóg chce takiej kondycji dla swojego ciała, jakim jest Kościół? Bóg chce, aby Jego Kościół był jednomyślny, był zgodny i pełen miłości. I moi drodzy, by doświadczać tego, by chodzić w takim stanie, potrzebujemy pewnych narzędzi, które są wymienione w wersecie 3 i 4. Jakie to są narzędzia? A nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę,
lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Moi drodzy, to są dwa ważne wersety, które pokazują, co nam jest potrzebne, aby w Kościele móc funkcjonować w jedności, w zgodzie i w pełni miłości. A więc potrzebujemy chodzić w pokorze, uważając jedni drugich za wyższych od siebie, baczyć jeden na drugiego, na to, co jest innych, nie tylko na to, co jest nasze. A czy to jest łatwe? Moi drodzy, to nie jest łatwe. Wiemy dobrze, że sami z siebie nie potrafimy tak żyć. Wiemy, jaka jest nasza natura i wiemy, jakie są nasze charaktery. Więc, moi drodzy, potrzebujemy pewnej bardzo ważnej wskazówki z tego fragmentu, co nam jest potrzebne, abyśmy w taki sposób potrafili żyć w Kościele jako ciele Jezusa Chrystusa. I takim mottem i wskazówką główną tego kazania będzie werset 5. Myślę, że cytujemy go wielokrotnie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. I później będę czytał dalej. Moi drodzy, fragment mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł mówi, takiego bądźcie względem kogo? Względem siebie nawzajem, w małżeństwie, w rodzinie, w Kościele, bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to pokazuje nam, że jeżeli chcemy zdrowych relacji w domu, w małżeństwie, w Kościele, nie zdobędziemy tego sami. Potrzebujemy jako Kościół chodzić w usposobieniu, jakie było w Chrystusie. Więc, moi drodzy, musimy sobie zadać pytanie, a jakiego usposobienia był Jezus Chrystus? Bo jeżeli mamy Go naśladować, jeżeli mamy wchodzić w Jego ślady, to jakiego usposobienia był Jezus Chrystus? Spojrzałem do słownika języka polskiego i słowo usposobienie według słownika oznacza cechy czyjegoś charakteru, właściwy mu sposób zachowania. Więc musimy sobie zadać pytanie, jaki był właściwy sposób zachowania Jezusa? Jakie było Jego usposobienie? Odpowiedź jest prosta. Mówi o tym werset 6, 7 i 8. A więc takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. I teraz mowa o tym usposobieniu, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Moi drodzy, ja chcę dzisiaj powiedzieć o dwóch postawach, które mają miejsce w naszym życiu, czy które toczą bój w naszym życiu, według których czasami możemy postępować. Chcę dzisiaj mówić o postawie Pana i chcę dzisiaj mówić o postawie sługi. Wiecie, już ten fragment z Filipian pokazuje, po której stronie był Jezus Chrystus. Bo to czytamy przecież z Filipian, że Jezus Chrystus, Jego ziemska służba była postawą sługi. I wiecie, to jest usposobienie, w jakim dzisiaj jako Kościół musimy się uczyć naśladować Jezusa Chrystusa. To jest usposobienie, do jakiego wzywa nas Chrystus, abyśmy Go naśladowali. Wiecie, ale pokażę to w praktyce. Chcę, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 13 rozdział. Może będzie tutaj cały fragment wyświetlany. Ja będę czytał poszczególne wersety, niektóre przeskoczę, ponieważ musiałbym ich za dużo czytać. Więc nawet jeżeli będzie to wyświetlane, możecie te wersety przejść dalej. Wiecie, ten fragment z Ewangelii Jana pokazuje w praktyczny sposób, jakie było usposobienie Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, w czym mamy naśladować Jezusa Chrystusa. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce, iż do Boga, od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. I może od wersetu 12, tam Piotr nie chciał, żeby Jezus umył jego nogi, Jezus mu pewne kwestie wyjaśnia. I w 12 wersecie czytamy, gdy więc Jezus umył nogi ich
I przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Wiecie, to co wspominałem, ten fragment pokazuje w praktyczny sposób, czym jest usposobienie, czy jakie jest usposobienie w Jezusie Chrystusie. Gdybyśmy mieli czas, ja później nadmienię jeden fragment, wiedzielibyśmy, że w okolicach wieczerzy między uczniami doszło do sporu. Pamiętacie o co? Tak, oto który z nich jest najwyżej postawiony, który z nich jest najważniejszy. Czy przyszło wam kiedyś do głowy, po co się o to sprzeczali? Wiecie, ja mam taką swoją teorię, że wiecie, kiedy sprzeczali się o to, kto jest z nich największy, to może chcieli ustalić, kto z nich jest najniżej postawiony. Tak? Który z nich powinien przyjąć podczas wieczerzy postawę sługi? Który z nich powinien może przyjąć postawę tego, który będzie usługiwać? Tego, który jest najmniej zacny, tego, który może jest najniżej postawiony. I moi drodzy, a więc uczniowie gdzieś spierają się o to, który z nich w Kościele jest najważniejszy i który ma najwięcej argumentów, aby postawić siebie wyżej. Ale tutaj w tej historii czytamy, że podczas wieczerzy, a przecież wieczerza była ostatnią wieczerzą, Jezus chce przekazać uczniom jedną z ważniejszych lekcji. Jaka to jest lekcja? Jeszcze raz to przeczytam. Jezus wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziął prześcieradło, przepasał się, nalał wody do misy i zaczął umywać nogi swoich uczniów. Wiecie, to co Jezus zaczyna robić podczas wieczerzy, to zaczyna służyć swoim uczniom. Pamiętacie reakcję uczniów? Choćby w postaci Piotra? Oni byli zszokowani tym, co Jezus robi. Wiecie, kto jak kto, ale nie Jezus powinien umywać tego wieczoru nogi. W tamtej kulturze było tak, że to najniższy sługa w danym domu obmywał nogi gości, którzy tam przychodzili, a oto Jezus, ich mistrz, ich nauczyciel, Pan, Syn Boży, uniżył się i zaczyna umywać im nogi. Kto jak kto, ale On akurat tego nie powinien robić. Ale moi drodzy, Jezus, kiedy to zrobił, wstał i wypowiedział bardzo ważne przesłanie do swoich uczniów. Wersety 14 i 15, jeszcze raz przeczytam. 13 i 14. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I mówi, słusznie mówicie, tak jest. Bo jestem Nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście umywać nogi swoje. Wiecie, to jest jedno z ważniejszych przesłań, nie tylko do uczniów podczas wieczerzy, ale to jest, wierzę, jedno z ważniejszych przesłań Chrystusa do swojego Kościoła, do swoich dzieci, do ludzi, którzy budują Kościół. Wiecie, ja osobiście uważam, że Jezus nie wzywa nas tutaj dzisiaj do fizycznego obmywania sobie nóg, bo w naszej kulturze to nic nie oznacza, a nawet jest swego rodzaju dziwactwem. Ale moi drodzy, wierzę, że Chrystus wzywa nas, wzywa tak wtedy uczniów, tak wzywa dzisiaj Kościół do tego, aby Kościół, jeżeli ma w czymś go naśladować, to Kościele mówi, to moi uczniowie, to moje dzieci, bądźcie sługami jeden względem drugiego. Bądźcie gotowi przyjąć postawę sługi i uniżyć się jeden przed drugim. Wiecie, nie można umyć komuś nóg, nie uniżając się przed nim. Nie było opcji powiedzenia podnieść nogi do góry. Tak? Widzicie, jak to absurdalnie brzmi? Żeby umyć komuś nogi, trzeba było postawić się niżej niż on. I moi drodzy, to do czego zmierzam w tym kazaniu, to chcę wskazać, że to jest usposobienie. To, co czytam z Ewangelii Jana, to jest usposobienie Jezusa, jakie Jezus pragnie widzieć w Kościele. Jakie Chrystus pragnie widzieć w życiu swoich dzieci i mówi, wzywam was, abyście w tym aspekcie mnie naśladowali. To, co mówię, mówię również bardzo mocno do siebie. Większość konfliktów naszych międzyludzkich w rodzinach, małżeństwach, kościołach i zborach bierze się z tego, że nie żyjemy według usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Nie jest tak?
Większość zmagań międzyludzkich w kościołach, w zborach, w rodzinach bierze się z tego, że raczej nie chcemy postawić siebie samych w pozycji sługi, ale gdzieś w naturalny sposób chcemy postawić się w pozycji Pana. Nie chcemy uniżyć się przed innymi, ale chcemy, aby to, co jest nasze, było wyżej niż to, co jest cudze. To jest przeciwne usposobieniu Jezusa Chrystusa. Bo popatrzcie, Jezus Chrystus był Bogiem. Amen. Był Synem Bożym, był Mesjaszem, był nauczycielem. Ale wiecie, Jezus Chrystus jest również przykładem i symbolem niesamowitego sługi. I jeżeli Kościół do czegoś wzywa, to mówi: wchodźcie w moje ślady i bądźcie takiego usposobienia, jakiego ja byłem. Później powiem, dlaczego to usposobienie jest tak bardzo ważne. I tu wrócę do tej kłótni uczniów, bo oni kilka razy się sprzeczali. Nie będę tego czytał, przeczytam tylko później końcówkę tej historii, ale w Ewangelii Mateusza od 20 rozdziału czytamy, że właśnie dwoje z uczniów, Jakub i Jan, wysłali swoją mamę, pamiętacie? No i nie wiem, czy wysłali, czy to była inicjatywa mamy, może ta, wiecie, mama chciała dobrze dla synów, tak? Że chciała załatwić swoim synom, aby jej synowie byli wyżej postawieni w niebie, więc jeden, żeby siedział po prawicy, drugi po lewicy. Pamiętacie reakcję uczniów na to? Werset 24 Ewangelii Mateusza, rozdziału 20 i poniżej. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. I jest znowu jakiś konflikt, jest jakieś nieporozumienie, znowu jest jakaś niesnaska w zborze, w rodzinie, w małżeństwie, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś chciał przyjąć postawę Pana. I Jezus zaczyna pewną ważną lekcję znowu przypominać. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą wasz. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wasz. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Popatrzcie, oto uczniowie sprzeczają się o to, który z nich ma być wyżej postawiony, który z nich ma być ważniejszy, i Jezus zaczyna im mówić pewną lekcję. I zaczyna im przedstawiać dwie postawy, postawę Pana i postawę sługi, i wskazuje, gdzie jest miejsce Kościoła. Bo oto mówi w tym fragmencie: wiecie, panowie w tym świecie rządzą. Wiecie, tak jest, takie są zasady w tym świecie, że jeżeli ktoś jest Panem, to ma prawo do rządzenia i nawet nadużywania władzy. Ale wiecie, co ważnego Chrystus powiedział? To nie są zasady Bożego Królestwa. Tak? Powiedział, to nie są zasady związane z moim królestwem, bo powiedział, nie tak ma być między wami. Może tak jest gdzie indziej, może tam się przyjmuje postawę panów i rządzi, ale w moim kościele są troszeczkę inne zasady. Mówi, nie tak ma być między wami. Nie stosujcie standardów tego świata. Standardy mojego królestwa są inne. I mówi, jak? Moje standardy, mówi, w moim kościele, który kocham, o który dbam i który pielęgnuję, są takie, że jeżeli ktoś z was chce być ważny w Bożych oczach, to niech zacznie mnie naśladować w byciu sługą. Amen. Wiecie, jakże potrzeba w dzisiejszym świecie przypominać Kościołowi, każdemu z nas o tym. Wiecie, bo to uświadamia, że jeżeli stajemy częściej w pozycji Pana, to znaczy, że bardziej jesteśmy podobni do świata niż do usposobienia Jezusa Chrystusa. Amen. Bo Chrystus chodził w usposobieniu sługi i tego, który się uniżył. Wiecie, co sobie szczególnie cenię w postawie Jezusa Chrystusa? Że Jezus Chrystus nie tylko był fantastycznym mówcą i kaznodzieją, ale wiecie, On nie tylko mówił ludziom, jak żyć. On nie tylko mówił uczniom, chce, abyście żyli w uniżeniu jeden przed drugim i abyście byli usługującymi jeden dla drugiego. Ale wiecie, co Jezus robił? Te prawdy stosował w swoim życiu. Amen. Kwintesencją życia i służby Jezusa Chrystusa na ziemi jest 28 werset tego rozdziału, który przed chwilą cytowałem. Wiecie, co tam jest napisane? Już to mówiłem. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz po co przyszedł? Aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jezus Chrystus nie wzywa Kościoła tylko do bycia sługą, ale Jezus Chrystus mówi, ja okazałem się sługą i wy wchodźcie w moje ślady. Wiecie, bo kiedy patrzymy na całą ziemską służbę Jezusa, zarówno na Jego narodziny, jako człowieka na ziemi,
jego ziemską służbę, to wiecie, było niczym innym, jak ustawicznym służeniem swojemu stworzeniu. Amen. On już kiedy narodził się w stajni jako człowiek, zaczął służbę dla swojego stworzenia. Wiecie, Jezus jest niesamowitym, czasami po ludzku aż niezrozumiałym przykładem Pana, który zaczyna służyć, który zaczyna się uniżać przed swoimi uczniami, przed swoim stworzeniem. Jezus służył swoim życiem, Jezus służył nawet swoją śmiercią. Amen. Wiecie, wszystko, co robił, było pozycją sługi. Wiecie, Jezus wszystko, co czynił, było pozycją sługi. I wiecie, dlatego myślę, ludzie ciągnęli do Jezusa. Wiecie, bo pozycja, postawa sługi buduje życie ludzi. Amen. Postawa sługi buduje nasze małżeństwo. Postawa sługi buduje nasze rodziny. Postawa sługi buduje nasze zbory czy Kościół Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak żeby zobrazować to, co mam dzisiaj na myśli, w domu sobie przeczytacie pierwszą królewską, 12 rozdział. Ja wam opowiem, lubię opowiadać Biblii, więc pewne rzeczy są sparafrazowane, ale to nie jest zniekształcenie Bożego Słowa. Oto w tej historii czytamy, że Salomon umiera, król Salomon umiera i po nim zostaje na tronie posadzony jego syn Rehabeam. I wiecie, przyszedł do niego lud izraelski. Pamiętacie, o co go poprosił? Królu, uczyń lżejszym jarzmo, które nałożył na nas twój ojciec. I był bardzo mądrym królem, bo powiedział, to dajcie mi 3 dni do zastanowienia. I wiecie, ci ludzie odeszli, więc on zwołał swoją radę starszych, tak, swoich doradców i mówi, słuchajcie, co mam odpowiedzieć ludowi. Pamiętacie? 2 grupy się pojawiły w Radzie Doradców. Jedni stanęli i powiedzieli, królu, masz prawo rządzić. Jesteś władcą, ale doradzamy ci coś innego. Unisz się przed tym ludem. Okaż się jako sługa. Pokaż im serce. Ulżyj ich jarzmu, a będą służyć tobie całym swoim sercem. Ale drudzy, gdy to usłyszeli w tej Radzie Starszych, powiedzieli, nie, nie, królu, to jest zła rada. Przecież jesteś królem. Stań w pozycji Pana. Nie może być tak, że lud ci mówi, jak masz postępować. Nie możesz okazać słabości. Nie możesz wysłuchiwać ich rad, bo kiedyś znowu coś będą od ciebie chcieli. Oczywiście parafraza moja. Tak? A więc nie możesz być sługą. Zachowaj się jak Pan. Dołóż jeszcze do ich jarzma. Niech widzą, kto tutaj rządzi. Sługa i Pan. Decyzja Rehabama. Wiemy, której decyzji posłuchał. Postanowił być Panem i dołożyć do jarzma narodu izraelskiego. I to był dzień podziału narodu izraelskiego, kiedy nagle 10 plemion odstąpiło od Rehabeama. Widzimy, jaki owoc i jakie zniszczenie przyniosła postawa Pana. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że codziennie w naszym domu, w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, w służbie, w kościele, odzywają się w nas ci dwaj doradcy, Pan i sługa. I bardzo istotne jest, kogo z nich posłuchamy, bo takie będziemy zbierać owoce. Moi drodzy, bo jeżeli posłuchamy jednego lub drugiego, takiego będziemy zbierać owoce. Postawa Pana burzy i oddala ludzi od siebie. Nie jest tak? Ale postawa sługi i uniżenia, wiecie co robi, zbliża ludzi do siebie. Dlatego Chrystus był usposobienia sługi. Chociaż był Panem, wyparł się samego siebie i uniżył i przyjął postać sługi. Wiecie dlaczego? Żeby budować życie ludzi. Żeby ludzie do Niego ciągnęli i żeby uzdrawiać ich życie. Moi drodzy, ostatnio w moim zborze o tym mówiłem, ale jedną z ważniejszych cech, które kocha Pan Bóg, to jest jedność. Przecież cytowałem na początku, pamiętacie? Bądźcie jednomyślni. To jest Boże pragnienie do Kościoła, to się nie zmieniło. Bądźcie zgodni, bądźcie pełni miłości. A więc Bożym pragnieniem, moi drodzy, zarówno dla naszych domów, małżeństw, relacji międzyludzkich i przede wszystkim Kościoła Jezusa Chrystusa jest to, że Chrystus pragnie jedności. Dlatego, moi drodzy, tak ważne jest, którą postawę przybieramy. Bo jeżeli będziemy częściej chodzić w postawie panów, to postawa panów jest jedną z rzeczy, która niszczy jedność. Która niszczy jedność wśród ludzi. Natomiast postawa sługi jest jednym z podstawowych budulców jedności. Dlatego Chrystus mówi, chcę, abyście byli mojego usposobienia. Chcę
chcę, Kościele, abyście byli mojego usposobienia, a ja byłem tym, który wyparł się siebie. Tym, który nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Ale uniżyłem się, przyjąłem postać sługi i moi drodzy, my jesteśmy owocem uniżenia Jezusa Chrystusa. To bycie sługą buduje do dzisiaj życie ludzi. Sprawia, że ludzie u Chrystusa znajdują nadzieję i zbawienie. Moi drodzy, jak bardzo potrzebujemy w kościołach przypominać tą rzecz. Każdemu z nas. I wiecie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo jak widzę, jesteście strasznie smutni. Chyba, że już zasypiać. Bo to u mnie tak po pół godziny dopiero się zasypia w kościele. Tak? U mnie w kościele można spać, jeżeli ktoś ma sen od Pana i później się czymś podzieli. Nie, to nie ma takiej opcji później. Tak? Oczywiście żartuję. Ale moi drodzy, bycie sługą kojarzy nam się z czymś negatywnym raczej. Ale zwróćcie uwagę na ten moment z Ewangelii Jana 13 rozdziału, kiedy Jezus uniża się przed uczniami. Podchodzi do prześcieradła, bierze je, ściąga swoje szaty, nalewa do misy wodę, bierze do prześcieradła i zaczyna umywać uczniom nogi. Wiecie, ja nie czytam, żeby Jezus zrobił to z przykrego obowiązku. No nikt nie chce. Dobra, dobra chłopaki, nie kłócicie się, to ja to zrobię, tak? Wiecie, nie zrobił tego, bo musiał. Nie zrobił tego, bo było to przykrym obowiązkiem, ale wiecie, dlaczego Jezus przyjął postać sługi przed swoimi uczniami? Przeczytajcie pierwszy werset tego 13 rozdziału. Umiłowawszy swoich, umiłował ich do końca. Rozumiecie, co chcę przekazać? Chrystus nie musiał być sługą. Chrystus nie zrobił tego z przykrego obowiązku, ale Chrystus był gotowy uniżyć się przed swoimi uczniami i mu służyć, bo kierował się miłością do nich. Amen. Wiecie co? To jest coś, co mnie fascynuje i dotyka. Jeżeli kochamy Chrystusa, jeżeli kochamy Jego Kościół, to wiecie, czymś naturalnym i wypływającym z serca będzie to, że będziemy chcieli być usposobienia Chrystusowego. I kiedy przyjmujemy postawę sługi względem naszej żony w domu, naszych dzieci, naszych braci i sióstr w Kościele, nawet w chwili konfliktu, to wiecie, w ten sposób okazujemy im miłość Chrystusową. Amen. Wiecie, to nie jest coś, bo muszę, ale wiecie, Bóg chce, aby postawa sługi była czymś, co wypływa z naszej miłości do Chrystusa. Boże, chcę być taki jak Ty. Chcę postępować tak jak Ty. Lubicie być błogosławieni? Jak często mówimy, niech Pan Bóg Ci błogosławi. Wiecie, przyjechałem tutaj, bo chciałbym błogosławić Was z Bór. Naprawdę. Kiedy jest ze mną Artur i Dawid, cieszy się, są ze mną, modliliśmy się z waszym pastorem. Ja mówię, Boże, ja chcę błogosławieństwa dla tego zboru. Oczywiście nie to, że ja wam je dam. Ale wyraziliście chęć, że chcecie błogosławieństwa dla swojego zboru. A wiecie, czym między innymi kończy się fragment z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja wam uczyniłem, tak wy bądźcie gotowi się uniżyć przed sobą, być sługami, wchodźcie w moje ślady. Wiecie, jak Jezus mówi w 17 wersecie? Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście. Tu moment się zatrzymam. Wiecie, Jezus mówi, jeżeli wejdziecie w moje ślady i zrozumiecie, że wzywam was do tego, abyście czynili względem siebie to, co ja uczyniłem, abyście byli w postawie sługi, to będziecie błogosławieni. Gdy to wiecie? I tu powinna być dla nas kropka. Przecież wiemy, no pastor powiedział z kazania, że to jest błogosławieństwo. Ale Chrystus na tym nie skończył. Błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Słyszymy to, co Jezus mówi? Dlatego Jezus powiedział, podałem wam przykład, abyście czynili to, co ja uczyniłem. Nie, abyście się z tym zgadzali. Nie, abyście powiedzieli, fajny, świetny przykład. Tak? Przekażemy go innym. Ale Chrystus mówi, pokazałem wam to, abyście wiedzieli, jak to czynić. Abyście doświadczyli błogosławieństwa. Wiecie, my za rzadko mówimy o tym, że błogosławieństwo wynika z postawy sługi. Jeżeli zabraknie w naszych sercach, w naszych relacjach, kościołach postawy sługi, okradamy się z Bożego błogosławieństwa. Amen. Okradamy nasze małżeństwa, nasze związki, nie wiem, nasze służby, zbory z Bożego błogosławieństwa, które wynika z tego, że błogosławieni jesteście. Jeżeli wiecie, że wzywam was do usposobienia, jakie było we mnie, Chrystus mówi, ale błogosławieństwo, mówi, przyjdzie. Gdy zgodnie z tym postępować będziecie.
Wiecie, nie wiem, dlaczego dzielę się dzisiaj tym słowem, ale czasami Bóg posyła słowo prorocze do przodu. Bo możemy się w najbliższym czasie znaleźć w sytuacjach, z którymi będziemy musieli się skonfrontować. Wiecie, nie zrozumcie mnie źle w tym, co powiem. My dużo w kościołach mówimy o naśladowaniu Jezusa. O, chcemy naśladować Jezusa i głosić Ewangelię w mocy Chrystusowej, tak jak On to czynił. Nie macie takiego pragnienia? O Boże, a myślicie, my kaznodzieje? O Boże, jak ja chociaż w odrobinie chciałbym głosić tak jak Chrystus, z takim namaszczeniem, z takim autorytetem, aby działy się te rzeczy. Boże, chcę Ciebie w tym naśladować. Wiecie, chcemy naśladować Jezusa w tym, aby czynić znaki i cuda i aby manifestowała się Boża moc. To wszystko są dobre rzeczy. Ale jak rzadko w kościołach mówimy o tym, że Chrystus jedną z podstawowych rzeczy, do których nas wezwał, to wezwał nas do tego, abyśmy naśladowali Go jako sługę. Amen? Ja wiem, że spektakularne rzeczy są dużo bardziej atrakcyjne, ale moi drodzy, jednym z podstawowych aspektów błogosławieństwa dla Kościoła to są ludzie, którzy naśladują Chrystusa w byciu uniżonymi i tymi, którzy służą. Wiecie, z tego wypływa ogromne błogosławieństwo dla Kościoła. Wiecie, w obliczu wielu konfliktów, które dzisiaj dotykają rodzin, małżeństw, nie bójmy się tego powiedzieć, w obliczu wielu konfliktów i poróżnień, które dzieją się w kościołach, potrzebujemy przypominać sobie i wzywać chrześcijan do tego, abyśmy byli usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, uniżył się i przyjął postać sługi i był w tej postawie posłuszny do końca. Amen. Wiecie, my musimy naprawdę przypominać w kościołach, że nie unikniemy konfliktów, nie unikniemy problemów, bo jesteśmy ludźmi. Dlatego Chrystus mówi, jeżeli moje ciało ma być zdrowe, to musicie być mojego usposobienia. To wzywam was, wejdźcie w ślady bycia usługującymi. Może ostatnia myśl na koniec. Zwróciliście uwagę, że Jezus Chrystus powiedział, jak ja wam uczyniłem, kiedy umył nogi uczniom, mogę tu zejść? Tak, czy tutaj... Ja i tak się u was ograniczam, nie? Mój syn wczoraj mi powiedział, ciekawe, tato, ile zrobisz kilometrów w trakcie kazania? Ja mówię, ja muszę jakiś krokomierz włączyć, ale i tak u was tutaj zasieki są, więc... Wiecie, kiedy Jezus Chrystus powiedział po umyciu nóg uczniom, czyńcie tak, jak ja wam uczyniłem, ale zwróciliście uwagę, komu uczniowie mają to czynić? Sobie nawzajem. Wiecie, myślę, że tego wieczoru, gdyby Jezus powiedział, kto umyje moje nogi, myślę, że uczniowie by się zgłosili. Wiecie dlaczego? Bo przecież uznawali Chrystusa jako Pana, jako Mesjasza, jako Syna Bożego. I może byliby gotowi uniżyć się przed Jezusem i umyć Jego nogi. Ale zwróćcie uwagę, że Jezus powiedział, wielu chrześcijan jest gotowych być mi uległym, ale nie jest gotowy być uniżonym przed drugim bratem czy siostrą. Rozumiecie, co Chrystus ma na myśli? Dzisiaj wielu chrześcijan jest gotowych uniżyć się przed Chrystusem, ale Chrystus nas wzywa do innej postawy. Czyńcie to, co ja wam uczyniłem i wy bądźcie gotowi umywać nogi sobie nawzajem. Wiecie, to łączy Kościół. Tak? Bo dzisiaj chrześcijanie czasami są tak bardzo duchowi, tak oddani Chrystusowi, że są tak pokłóceni z innymi ludźmi i tak do siebie się nie odzywają, bo są tak duchowi. Ale Chrystus sprowadza nas na ziemię i mówi, bądźcie gotowi. Jeżeli jesteście poddani mi, jeżeli uważacie mnie za Pana, jeżeli jesteście mojego usposobienia i chcecie wchodzić w moje ślady, to bądźcie gotowi uniżyć się jeden przed drugim. A to będzie niosło życie. Amen. Moi drodzy, ja wiem, że to, czym się dzielę, w żaden sposób nie jest jakimś odkryciem. Ale moi drodzy, żebyśmy byli zdolni do tego, co apostoł Paweł powiedział do tego kościoła na początku w Filipian 2:2. Bądźcie jednomyślni, bądźcie zgodni i bądźcie pełni miłości. Jest to tylko i wyłącznie możliwe, kiedy będziemy chodzić w usposobienie, jakie było w Jezusie Chrystusie, w postawie sługi. Wiecie, gdybym zaczął to kazanie od pytania, kto z was chciałby, aby Bóg używał ciebie przez znaki i cuda, myślę, że nie jeden z nas o tym marzy. Kto z nas by nie chciał być jakimś sławnym ewangelistą, którego Bóg pośle i tłumy będą się nawracać? A może Pan Bóg dzisiaj ma inne wezwanie? Szukam w Kościele sług. Ludzi, którzy będą gotowi się uniżyć dla dobra mojego ciała.
ze względu na miłość do mnie. Wiecie, i tym słowem chcę was dzisiaj pobłogosławić. Chcę błogosławić zbór w Ustroniu i powiedzieć, Boże, wzbudzaj tutaj sług. Wiecie, bo kiedy będą tutaj postawy sług, ten zbór będzie błogosławiony. Ten zbór, pomimo konfliktów, różnych zmagań, które na was przyjdą, będzie doświadczał jedności, zgody i Bożej miłości. Wiecie dlaczego? Bo będziemy usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Chcę, abyśmy powstali. Chcę, abyśmy się o siebie pomodlili. Wiecie, chcę was błogosławić tym słowem. Tak jak powiedziałem, to nie jest kazanie skupione dzisiaj na naszych zmaganiach i problemach, ale to jest kazanie skupione na jakości Kościoła, że Chrystus kocha swoje ciało i chce, żeby żyło w jedności, w zgodzie i w miłości. Panie Jezu, chcemy siebie nawzajem pobłogosławić. Boże, Ty wzywasz Kościół do tego, abyśmy Ciebie naśladowali. Boże, tak często skupiamy się na tych spektakularnych rzeczach, w których powinniśmy Ciebie naśladować. A zapominamy o Twoim usposobieniu. Boże, ja dziękuję Ci za ten zbór. Boże, ja chcę ich błogosławić dzisiaj tym słowem, Panie. Boże, a i tak jak sami wypowiedzieli, oni pragną błogosławieństwa dla swojego zboru, wierzę, dla swoich rodzin, dla swoich małżeństw, dla swoich relacji. Ale Boże, nie będzie błogosławieństwa, jeżeli nie będziemy postępować zgodnie z Twoim usposobieniem. Dlatego, Panie Jezu, ja proszę Ciebie o mnie i proszę Cię o moich braci i siostry. W czasach, kiedy coraz więcej konfliktów przyjmuje kontrolę nad życiem ludzi w kościołach, kiedy coraz więcej poglądów i zdań zabiera taką postawę, że zaczynamy być w postawie Pana i mojej racji. I wydaje nam się, że to prowadzi do czegoś dobrego. Ale Boże, po życiu Rehabama widzimy, że przyniosło to odwrotne skutki. Ale Boże, ja proszę Ciebie, ucz nas w tych trudnych czasach, różnych poglądów, konfliktów i zmagań. Uczyć się w naszych domach, uczyć się, Boże, w naszych rodzinach, i przede wszystkim uczyć się tutaj w Kościele, który jest tak bardzo zróżnicowany, chodzić w usposobieniu, jakie było w Tobie. I umieć się zaprzeć samych siebie, uniżyć samego siebie i przyjąć postać sługi i chodzić w posłuszeństwie. A powiedziałeś, błogosławieni będziecie, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Panie, dlatego ja proszę Ciebie dzisiaj, Boże, abyś powołał każdego z nas, aby w nas pojawiło się takie pragnienie. Boże, uczyń ze mnie sługę. Może dzisiaj nie jestem do tego zdolny. Może jestem w jakimś konflikcie. Może jestem w jakiejś drażliwej sytuacji. Chryste, pokaż mi, jakie jest Twoje usposobienie, jakie powinienem w tym przyjąć. Boże, niech w tym zborze dzieją się dobre rzeczy. Boże, niech ten zbór doświadcza działania sług, tego niewidocznego, niespektakularnego, ale tego, który będzie błogosławieństwem dla tego zboru. Boże, dziękuję Ci, że zostawiłeś nam to słowo, że ono nam jest bardzo potrzebne, bo żyjemy w bardzo skłóconych czasach. Kiedy, Boże, kłótnia wylewa się z telewizorów, kiedy podziały wylewają się z mediów, kiedy jesteśmy otoczeni przez internet, w którym jest mnóstwo poróżnień chrześcijan. Boże, jak potrzeba nam być częściej Twojego usposobienia i uniżyć się jeden przed drugim. Panie, prosimy Ciebie o to, pomóż nam w tym. Jezu, daj nam zrozumieć Twoje serce. I dziękuję Ci, że jesteś najwspanialszym przykładem. Gdybyś się nie uniżył, nie mielibyśmy zbawienia, Panie. Gdybyś nie przyjął postaci sługi, nie moglibyśmy powiedzieć do Ciebie Abba Ojcze. Gdybyś nie przyszedł na tą ziemię, gdybyś nie służył jako sługa, nie mielibyśmy dzisiaj do kogo wołać z naszymi potrzebami. Ale Jezu, Twoje uniżenie sprawiło, że dzisiaj możemy być zbawieni. Że dzisiaj nasze życie ma nadzieję, Panie. I wierzę, że kiedy Kościół będzie chodził w uniżeniu, kiedy będziemy chodzić w postawie sługi względem siebie, będziemy darzyć życiem ludzi wokół nas, Panie. Bo będzie to Twojego usposobienia. Bo tylko jest jeden Pan, który może stanąć w pozycji Pana. I to jesteś Ty. I Ty jesteś jedynym Panem. Jest powiedziane, jesteś jedynym Panem, jedynym Bogiem, jedynym Królem.
I Boże, dlatego niech to słowo, może mało jakieś atrakcyjne, będzie taką zachętą dzisiaj dla tego zboru, dla każdego z nas, Panie, do innego rodzaju służby, Panie. Ale przyznajemy się, że nie potrafimy sami tak żyć. Ale chcemy, Boże, abyś nas do tego uzdalniał, abyś pracował nad naszym sercem, nad naszymi ustami, nad naszymi zachowaniami. Boże, i chcę wypowiedzieć błogosławieństwo nad zborem w Ustroniu. Bądźcie jednomyślni, bądźcie zgodni i pełni miłości. Ale niech to wypływa z tego, abyście byli usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Amen.